Dobry wieczór Państwu. Witam serdecznie wszystkich tych tu zgromadzonych w Centrum Edukacyjnym im. Janusza Kurtyki w Warszawie na ulicy Marszałkowskiej. Witam wszystkich Państwa, którzy teraz zasiadacie przed monitorami swoich komputerów, tabletów i telefonów komórkowych, a także tych wszystkich, którzy w przyszłości będą oglądać zarchiwizowane spotkanie na kanale IPN TV na YouTube. Dzisiaj moim Państwa gościem jest Rafał Olbert z Wrocławskiego Instytutu Pamięci Narodowej, z oddziału Wrocławskiego Instytutu Pamięci Narodowej. Zaraz przywitam go. Głębiej brawa dla Pana, jeżeli można prosić wszystkich tych, którzy są na sali. Dziękuję uprzejmie. Moje nazwisko jest Piotr Wojciechowski. To jest kolejny odcinek cyklu Tajemnice Bezpieki. Dzisiejszym tematem, nawiązującym do poprzedniego z maja tego roku, jest Andrzej Markiewicz, tajny współpracownik pseudonim Emil, najwartościowsza agentura Biura Studiów Służb Bezpieczeństwa MSW. Jak Państwu przypomnę może tylko, że w maju, gdy się spotkaliśmy tutaj z doktorem Witoldem Bagińskim, to rozmawialiśmy w ogóle o biurze studiów, jego struktury, założeń. Pokazaliśmy, że to była elitarna jednostka, która jeszcze była planowana, jeżeli chodzi o organizację, przed wprowadzeniem stanu wojennego 13 grudnia 1981 roku. Ostatecznie sformowana, uruchomiona w lipcu, w sierpniu 1982 roku i odpowiedzialna za rozpracowanie, tak naprawdę przejmowanie kontroli nad organizacjami podziemia solidarnościowego o charakterze międzyregionalnym, ogólnopolskim, jak Tymczasowa Komisja Koordynacyjna i oczywiście Lech Wałęsa. Wspomnieliśmy nie tylko o strukturze, głównych ludziach, aktorach Biura Studiów, ale też pokazaliśmy bardzo głęboką współpracę przy zwalczaniu aspiracji niepodległościowych Polaków w latach 80. ubiegłego wieku, a także zwalczaniu, przyjmowaniu kontroli organizacji, które miały na celu odzyskanie niepodległości przy udziale niemieckiej Stasi, a także rosyjskiego KGB. Ja pozwolę sobie pokrótce przytoczyć postać pana Rafała, rocznik 83, czyli bardzo młody człowiek, absolwent Uniwersytetu Wrocławskiego, archiwista od 2008 roku, pracownik oddziałowego archiwum IPN we Wrocławiu. Wydawnictwo IPN przygotowuje do druku jego monografię dotyczącą wykorzystywania przez SB materiałów kompromitujących wobec zagranicznych dyplomatów. Ta pozycja już się cieszy sporą popularnością, chociaż czekamy na to, żeby została wrzucona na rynek wydawniczy, ale już o tym, panie Rafale, jest dosyć głośno o pana książce, jak się zdołałem orientować. I, co bardzo istotne, pan Rafał jest autorem tekstu, takiej mini monografii poświęconej osobie tajnego współpracownika Biura Studiów Służb Bezpieczeństwa o pseudonimie Emil. Tutaj Państwo macie jego fotokopię wizerunku, która ma się ukazać w tegorocznym numerze wydawnictwa IPN Aparat Represji. Jak pamiętam, już chyba już jest po recenzjach, tak? Właściwie wszystko jest, jak to jest? Jeszcze jakby nie, ale to jest jakby w przygotowaniu. Rozumiem, ale generalnie liczymy na to, że ten numer się ukaże w tym roku kalendarzowy, za ten rok kalendarzowy, w przeciwieństwie do poprzedniego, i że będziecie Państwo mogli sięgnąć no, już do takich detali, szczegółów, które pan Rafał się tym zajął. Dobrze, to przechodzimy do naszego tematu. Mamy przygotowaną mapę drogową naszego spotkania. Oczywiście zgodnie ze zwyczajem pod koniec Państwo będziecie mogli zadać pytanie naszemu głównemu gościu, ekspercie, który jest ekspertem od sprawy w ogóle operacji TW Emil i jego osoby. 3-4 maksymalnie pytania skierowane i poproszę o, że tak powiem, krótkie wypowiedzi, to tak na zaś, żeby nie przedłużać potem niepotrzebnie naszego spotkania. Dobrze. Proszę Państwa, w zeszłym, ubiegłym miesiącu myśmy wspomnieli z doktorem Witoldem Bagińskim o tej wyjątkowej agenturze w osobie Andrzeja Markiewicza,
pseudonim Emil. Opowiedzieliśmy tak pokrótce, bardzo spłycony sposób na temat jego działalności. Ale zanim jakby, panie Rafale, byśmy przeszli do wytłumaczenia naszym widzom, dlaczego on jest tak ważny i nie tylko z punktu widzenia interesów operacyjnych Biura Studiów tych elitarnej jednostki, ale i szkód, jakie on spowodował w podziemiu solidarnościowym w kraju za granicą, to gdyby pan przybliżył historię, jak do tego doszło, że w ogóle zaczepił pan się o tą osobę i zajął się jego historią i działalnością agenturalną. Zaczęło się właściwie przypadkiem od kwerendy do książki, o której pan teraz wspomniał, czyli dotyczącej werbowania dyplomatów przez SB. W jednym z teczek natrafiłem podczas kwerendy dyplomaty francuskiego na bardzo ciekawe doniesienia właśnie TW pseudonim Emil, które pośrednio spowodowały, o czym teraz pewnie za chwilę powiemy, aresztowanie jednego z ważnych działaczy Niezależnego Zrzeszenia Studentów. W związku z czym zainteresowałem się... Józefa Tarana, dokładnie. W związku z czym zainteresowałem się tą postacią. Okazało się, że ku mojemu zdziwieniu, że teczki Emila są w całości dostępne, jest ich 18 tomów, były w całości zeskanowane, więc zapoznałem się z nimi i stwierdziłem, że ten materiał jest na tyle, moim zdaniem, interesujący, że warto poświęcić mu taki właśnie troszkę dłuższy artykuł pokazujący właśnie jego znaczenie dla Biura Studiów i w ogóle dla SB w latach 80., a nawet i wcześniejszych, prawda? Taka właśnie była motywacja tego artykułu. Kim jest bohater naszej opowieści? Kto to za człowiek? Skąd on pochodzi w ogóle? On się urodził w Warszawie, natomiast w cały okres dzieciństwa i młodości spędził w Grodnie. Tam zaczepił się jeszcze nawet o partyzantkę w czasie wojny. Po wojnie już zamieszkał z rodzicami w Łodzi. Tam ukończył szkołę średnią, potem zaczął studia, ale już ich nie skończył. Był też działaczem harcerskim. Następnie pracował jako nauczyciel historii w różnych szkołach, w różnych miastach, tam w Koszalinie między innymi, w Widzbarku Warmińskim, w Giżycku. Po czym znalazł pracę w wydawnictwie PAX. Początkowo to było słowo powszechne, a następnie właśnie już wydawnictwo i szkoła Liceum Świętego Augustyna, którą właśnie była pod patronatem PAX-u. Był tam między innymi wychowawcą klasy Bogdana Piaseckiego, a także kierownikiem internatu tej szkoły. I następnie wczesne lata 60. to jest czas, kiedy Markiewicz postanawia nawiązać współpracę z Jerzym Giedroyciem. Wysyła na adres paryskiej kultury różne artykuły, z których jeden się potem okazał na ramach paryskiej kultury w roku 61. Pod pseudonimem Jerzy Płot. Tytuł tego artykułu to Skrawy Ojczyzny. Niestety SB namierzyła go i został aresztowany za przesyłanie wiadomości szkagujących Polskę Ludową. W związku z czym w wyniku śledztwa bardzo szybko ujawnił źródła swoich informacji, które zawierał w tych artykułach. Mimo to nie pomogło mu to w odzyskaniu wolności, został skazany na 3 lata więzienia w grudniu roku 61. Po 2 latach wychodzi na wolność. Następnie przenosi się do Kudowy-Zdroju. Tam pracuje przy różnych imprezach promujących uzdrowiska, organizuje festiwale moniuszkowskie między innymi. Po czym wraca do Warszawy, zostaje rzecznikiem prasowym zakładów Ursus. Współpracuje z Trybuną Mazowiecką i z agencją prasową Interpress. To tak pokrótce, jeżeli chodzi o jego takie... No dobrze, a co ten Dobraczyński robi w jego życiorysie, gdzie jest bardzo tak podkreślane? Nawet tutaj mamy na slajdzie przygotowany dla państwa, gdzie on się powołuje na... Właśnie spowinowacony jest, czy spokrewniony jest Dobraczyńskim? Jak to jest? To znaczy, owszem, było spowinowacenie, tutaj właśnie mamy na slajdzie, że siostra ojca Andrzeja Markiewicza była matką Jana Dobraczyńskiego, prawda? I jakby te kontakty rodzinne pomagały potem Markiewiczowi w różnych przypadkach. Właśnie tutaj możemy zobaczyć, że dostał nagrodę wydawnictwa PAK za swoją sztukę teatralną. Dostawał pozwolenia na wyjazdy zagraniczne. A w latach 80. właśnie reprezentował Jana jako pełnomocnik wydawniczy na Zachodzie. To właśnie dawało mu taki wygodny parasol do uzyskiwania paszportów na wyjazdy do Paryża czy do innych ośrodków emigracyjnych, prawda? To właśnie była taka parasol. Czyli można powiedzieć, że dzięki tej
temu pokrewieństwu miał łatwiejszy dostęp do paszportu, bardzo wtedy towaru reglamentowanego. Dokładnie. Jednocześnie wszyscy o tym wiedzieli w środowisku i jakby nie podejrzewali go współpracy z SB, tylko twierdzili, że to właśnie Dobraczyński załatwił te wszystkie pozwolenia na wyjazdy zagraniczne. Dobrze. No to kiedy zaczyna się zainteresowanie SB jego osobą pod kątem pozyskania? To są już wczesne lata 60., kiedy Markiewicz siedzi jeszcze w więzieniu. Spotykają się z nim oficerowie grupy Kryptonim Zagubiony, dotyczącej porwania Bogdana Piaseckiego i późniejszego zamordowania. Początkowo traktowany jest jako kontrakt poufny o pseudonimie Emil. Natomiast trzeba powiedzieć, że w tych wczesnych latach Markiewicz był bardzo nieskory do współpracy z bezpieką. Udzielał takich zdawkowych informacji o nauczycielach ze szkoły PAX, o uczniach ze szkoły, w związku z czym został właściwie oddany przez tą grupę Zagubiony do innego wydziału, Departamentu III MSW, to był rok 64, do rozpracowania mniejszości litewskiej, ale tam pod tym względem też się nie sprawdził i po dwóch latach też trafiła do archiwum w roku 66. I dopiero wczesne lata 70. to jest taki czas, kiedy Markiewicz wraca do Warszawy, jednocześnie staje się też ponownie ciekawym obiektem dla SB, chociaż tutaj interesujące jest to, że na tym wniosku możemy zobaczyć rok 74. Był w zainteresowaniu SB pod kątem swoich rzekomych kontaktów maoistowskich. Chodziło o to, że dostawał zaproszenia na różne uroczystości w ambasadzie chińskiej oraz miał kontakty z agencją prasową chińską Xinhua. I to właśnie było punktem zaczepienia dla SB w latach 70. Natomiast pół roku później, w roku 75, już przechodzi na kontakt samodzielnej grupy operacyjnej, która była kontynuacją tej grupy Zagubione, prawda? I potem już... To ostatecznie kto go zwerbował? Zwerbowało go właśnie samodzielna grupa operacyjna. Rok 75 to jest kwiecień i właśnie w tym czasie zostaje przeniesiony na stan tej grupy. Mm-hmm. Dobrze, to jest... Opowiadaliśmy troszeczkę Państwu w zeszłym miesiącu o pułkowniku Stefanie Mikołajewskim, który w strukturze Biura Studiów był naczelnikiem Wydziału III. No, postać bardzo ważna, z sukcesami, podpięta pod Ciastonem, bardzo mocno pod Ciastonem, nawet została Ciastonem generała, szefa SB i głównego oficera prowadzącego do końca swoich dni TW Emil. To tak krótki rys tej postaci, panie Rafale, jeżeli chodzi o pułkownika Mikołajewskiego. Wstąpił do UB w roku 45. Początkowo był wartownikiem w PUPP w Rawiczu, ale w ramach szybkich awansów przeniósł się po kilku latach, ukończył szkołę między innymi czołcenia właśnie w kadrach MBP. Został przeniesiony między innymi na odcinek rozpracowania Organizacji Wolność i Niezawisłość. A potem właśnie w latach 70. już kierował samodzielną grupą operacyjną, prawda? I potem następnie stał się jednym z naczelników z wydziałów w Biurze Studiów. On jest o tyle ciekawy, że brał udział w tej operacji Piątego Zarządu WIN. Która była kopią akcji Trust, można powiedzieć, tak? Takiej udanej przez komunistów. Taka fałszywka, która potem została powtórzona w ramach MKO, w stanie wojennym. Dokładnie. To jeszcze pan Ewy opowie, bo właśnie nieprzypadkowo chciałem nawiązać i do Trustu NKWD-owskiego i czy KGB tak naprawdę, tak? Chyba jeszcze to NKWD nie było tego w tym czasie, kiedy Trust realizowano w latach 20. ubiegłego wieku, ale rzeczywiście jak prawie, że jeden do jeden prowokacja zarządu Piątego Wolności i Niezawisłość była realizowana na tym przykładzie i na tym scenariuszu sowieckim, w którym tkwił właśnie młody Mikołajewski. Dobrze, czyli to jest, musimy zapamiętać tą postać, bo ona będzie się tak naprawdę przewijała nam podczas tej rozmowy i przy finalnej, że tak powiem, opowieści i podsumowaniu wrócimy ze zdwojoną siłę do pułkownika Mikołajewskiego. Dobrze, tu jest slajd dotyczący jego działalności w strukturach podziemnych Solidarności, takie przypomnienie i idziemy teraz już tak po kolei, panie Rafale, jeżeli chodzi, tak, mamy tak, lata 70., kiedy został zwerbowany. Samodzielną grupę operacyjną. Tak jest. I potem przejęty w sposób naturalny na stan Biura Studiów ze względu na osobę pułkownika Mikołajewskiego, który z całą tą ekipą w dużej części zasilił kadry Biura Studiów i był prowadzony. No i bardzo tak krótko. Najważniejsze, że tak powiem, operacje, panie Rafale, w których tkwił i był wykorzystywany TW Emil, które
uzasadniają twierdzenie, że TW Emil należał do jednej z najbardziej wartościowych agentur Biura Studiów Służb Bezpieczeństwa. To zaczynamy od tego. Czyli zaczynamy od Józefa Tarana, tak? No, idziemy kolejnością slajdu, tak jest. Nie chronologicznie, tylko no tak, właśnie slajdu. Dzięki panu Taranowi Makiewicz poznaje osobiście Jerzego Giedroycia. Wygłosza w roku 1981 do Paryża jako przedstawiciel Niezależnego Zrzeszenia Studentów. I dzięki temu właśnie po 20 latach od skazania go za współpracę z paryską kulturą poznaje redaktora naczelnego tego pisma. A poprzez Giedroycia poznaje też pozostałych późniejszych emigrantów, prawda? Chojeckiego, Brumsteina, Jerwińskiego, Rebenbauma i tak dalej, prawda? Natomiast właśnie zaczęło się od Józefa Tarana, którego potem niestety Emil, można powiedzieć, kolokwialnie wystawił w bezpiece i doprowadził do jego internowania już w stanie wojennym. No taka ciekawostka jest, że wspomniał pan o jednym francuskim dyplomacie, tak? I właśnie Józef Taran w stanie wojennym właśnie u niego się ukrywał. Ukrywał, tak. Tak, przez pewien czas dzięki jego rodzonemu bratu Jarosławowi, o którym najprawdopodobniej jeszcze wspomnimy. Dobrze, to idziemy na następny slajd. Proszę. Po uzyskaniu od Emila w styczniu 1982 informacji o utrzymywaniu kontaktu przez braci Taranów, SB stosuje obserwację zewnętrzną. Za młodszym z nich bracia spotykają się w kawiarni. Po wyjściu z niej zatrzymuje ich bezpieka. Józef zostaje internowany i przewieziony do środka w Białęce, a Jarosław pozyskany do współpracy jako TW Stanisław. TW Stanisław. Tak jest. Przygotowałem sobie charakterystykę Jarosława Tarana, którą napisał TW Emil dla swojego oficera prowadzącego pułkownika Mikołajewskiego. I to właśnie można powiedzieć, że dzięki TW Emilowi Jarosław Taran został pozyskany w ramach dokumentów SB, które mamy, do współpracy ze Służbą Bezpieczeństwa. To jest jeden z fragmentów bardzo długiego raportu, meldunku TW Emil. To jest kilka stron, a mniej więcej tak to... On zdaje się sam pisał na maszynie dla nich tak, meldunki, prawda? Także duża część pracy takiej techniczno-kancelaryjnej wypadała z Wydziału Trzeciego Biura Studiów, bo maszynistki nie musiały przypisywać rękopisów na maszynach jako notatki takie do czytania. I jest, już nie pamiętam tylko daty, to jest dosyć ważne, tak, źródło Emil Dwojak przyjął notatka, no niestety nie widzę tutaj daty tego. Nie, jest, to jest grudzień 1981 rok, nawet chyba trzeci albo pierwszy grudnia 1981 roku. I tak oto opisuje, bo to też ciekawe jest pod względem takiej polszczyzny, którą używa Markiewicz. Ale najciekawszą postacią jest już prawie 18-letni Jarosław Taran, czyli brat rodzony Józefa Tarana, działacza NZS-u, chyba Politechniki Warszawskiej. Mieszkający od półtora roku przy ulicy u pracownika ambasady francuskiej w Warszawie, pan Jean-Pierre Blaise, czy dobrze czytam, Blaise, uciekinier z domu rodzinnego od 14 roku życia, tułający się po ulicach Warszawy i żyjący z homoseksualistów. Zna świetnie całe środowisko homoseksualne w stolicy, a także przestępcze, sam bowiem miał z tym do czynienia i ma wyrok w sądzie dla nieletnich. Tak pisze Andrzej Markiewicz w swojej notatce z 1 grudnia 1981 roku. Tu od razu Państwa, że tak powiem, uprzedzamy. Ten wątek czynnego homoseksualizmu i przestępstw seksualnych był już poruszany, jeżeli chodzi o TW Emil, na poprzednim spotkaniu, tu go troszeczkę rozwiniemy. Natomiast istotą jest to w tej opowieści, że to właśnie ten 18-letni chłopak, zwerbowany dzięki pracy typowniczo werbowniczej TW Emila, czyli Andrzeja Markiewicza, stał się bardzo ważnym elementem jakiej operacji, panie Rafale, parę lat później? Dokładnie chyba trzy. Tak, to był 85 rok i to chodziło po prostu o zwerbowanie Jeana-Pierre'a Blaise'a, który był figurantem sprawy o kryptonimie Daze czy też Days. Był sekretarzem kulturalnym ambasady francuskiej, opiekował się też placówkami Alliance Française w Polsce. I w roku 85 w jednym z hoteli nachodzi go ekipa werbownicza kontrwywiadu SB. Okazuje mu
nagrania, na których jest w towarzystwie swojego kochanka. Pokazuje mu sfałszowane oświadczenia matek chłopców, którzy też otrzymywali z nim kontakty intymne. I natężenie tych materiałów powoduje, że Blaze zgadza się na współpracę z bezpieką. Przyjmuje pseudonim Murat, udziela informacji na temat swoich kolegów z ambasady francuskiej i godzi się na kolejne spotkanie. Jednak do tego już nie dochodzi, ponieważ tydzień po zwerbowaniu Blaze opuszcza Polskę. Okazuje się, że przekazuje swojej ambasadzie informacje o tym, że miał spotkanie właśnie z ludźmi z kontrwywiadu. W związku z czym zostaje wycofany do ojczyzny. Tam zostaje przesłuchany przez miejscowy kontrwywiad, przez DST. W związku z czym werbunek, powiedzmy sobie, nie był udany, ponieważ i tak jego ofiara, można powiedzieć, szybko opuściła Polskę i nie została potem wykorzystywana operacyjnie przez SB. Chociaż, panie Rafale, TW Emil potem po jego wyjeździe miał kontakt z nim, wyjeżdżając do Francji. Tak, dokładnie. Potem zdaje się był nauczycielem w jednym z paryskich liceów. Tak. I to dlaczego jakby o tym napomykamy, tak? Sprawa Days, jeżeli dobrze wymienia, jest modelowym przykładem, jak Służba Bezpieczeństwa, kontrolując środowiska na przykład warszawskich homoseksualistów i wykorzystując homoseksualistów, prowokowała kompromaty na dyplomatów państw zachodnich ze skutkiem przynajmniej tym pierwszym, no, dla nich oczekiwanych, czy pozytywnych. I też pokazuje, jaka to była platforma werbownicza dla tych celów. Co jest istotne, Blaze tu przyjechał, jakby to powiedzieć, już pierwszych chyba nawet, o ile dobrze pamiętam, miesiącach nie krył się ze swoją orientacją i przyjechał tu też jakby na pewną seksturystykę. I ta seksturystyka była, proszę Państwa, kontrolowana przez SB. Ona miała za zadanie po prostu zebrać kompromaty na takie osoby, ludzi Zachodu, określonej prowiniencji, nie wiem, czy dyplomatów, czy biznesmenów, dla celów werbowniczych, a potem realizacji normalnych operacji, czy wywiadowczych, kontrwywiadowczych. Dobrze, idziemy dalej. Emil zostaje w 1982 roku wprowadzony do sterowanej przez bezpiekę w ramach sprawy operacyjnego rozpracowania tęcza Międzyregionalnej Komisji Obrony, mającej za zadanie zmniejszenie wpływów TKK w podziemiu, uczestniczy w konspiracyjnych spotkaniach redakcji pisma Bez Dyktatu, przekazuje pułkownikowi Mikołajewskiemu sugestie dotyczące sposobu ujawnienia się działaczy MKO. Czyli wracamy do modus operandi Trust, zarząd piąty, i oddaję panu głos, panie Rafale. Tak. Sprawa tęcza to jest taki modelowy przykład tworzenia takiej facetowej grupy, mówiąc dzisiejszym językiem, fejkowej, która miała za zadanie zmniejszenie wpływów TKK, czyli takiej oficjalnej, powiedzmy, reprezentacji podziemnej Solidarności. Na czym polegał ten plan? Pułkownik Wiejak, czyli zastępca szefa SB, wysyła do komendantów wojewódzkich pismo, w którym prosi o wytypowanie wartościowych TW, którzy mogą być wykorzystywani w tworzeniu właśnie takiej fasadowej organizacji w każdym województwie. I chodzi o to, że cały modus operandi tej grupy polegał na tym, że wszystkie jej działania były kontrolowane przez SB. W środku grupy tkwili sami agenci SB, którzy między sobą być może nie wiedzieli o tym, że są agentami, ale z pełnym przekonaniem wykonywali zadania swoich oficerów prowadzących. Wydawali swoje własne pismo właśnie Bez Dyktatu, które jednak, powiedzmy sobie, skonspirowało się w ten sposób, że było wydawane na zbyt dobrym papierze. I jakby to powszednim odczuciu powodowało, że wszyscy jakby po pewnym czasie zdawali sobie sprawę, że coś tu jest po prostu nie tak, prawda? Że ta grupa jest, powiedzmy sobie, ma zbyt dobre dojście do papieru, ma jednak, nie ma też wpadek, prawda, jakichś organizacyjnych, więc jakby to powodowało podejrzenia wobec tej grupy, prawda? Jedną z takich głównych tutaj postaci jest TW Wacław, czyli Andrzej Mazur, doświadczony TW z Łodzi, który był, powiedzmy, takim przywódcą tej grupy. Jednak po pewnym czasie grupa została ujawniona. Chodziło jednak o to, że sprawa została już jakby na tyle rozdmuchana w podziemiu, że nie było sensu tego kontynuować tej sprawy. I w roku 1983 już sprawa została zakończona przez ujawnienie się poszczególnych działaczy MKO. No ale jeszcze SB czerpało z tej operacji za granicą, prawda? Markiewicz był dzięki temu, no, w jakiś sposób uwiarygodniony. Tak, on też przesyłał dokumenty MKO, właśnie pismo Bez Dyktatu przekazywał do Giedgojcia, do pozostałych emigrantów.
jednak mimo wszystko te działania były na tyle jednak, powiedzmy sobie, nie do końca przemyślane, że grupa i tak potem musiała zostać rozwiązana. No i to jest chyba szlagier, nie? Wydanie... To jest chyba największy. Tak, to, bo Konspira, ja pamiętam, jak ja czytałem Konspirę. To, no po prostu byłem nie, no to jest kultowa książka, połowy lat 80. W podziemiu. Znaczy ona była rozchwytywana, można to powiedzieć. Pod każdym względem edytorskim, merytorycznym, na najwyższym poziomie sporządzona. No i jak stosunkowo niedawno się dowiedziałem, że to jest lipa. No książka to, nie jest lipą. Dobrze. Nie, to ja to rozumiem, tylko jakby to powiedzieć, to, że się stało, ta książka się stała no, kultową pozycją wydawniczą Podziemia Solidarnościowego lat 80., to nie zasługa Podziemia, jak się okazuje. To panie Rafale, niech pan do głębi wytłumaczy naszym widzom tą historię związaną z Konspirą. Może zaczniemy od tego, że Markiewicz w stanie wojennym tworzy zespoły twórcze w różnych miastach Polski. To są trzy zespoły, mają swoje nazwy. To jest grupa Alfa, którą prowadzi Andrzej Liberacki w Gdańsku, grupa Beta, którą prowadzi Jerzy Strudygowski w Krakowie oraz grupa Delta, Jerzy Niedziałowski w Warszawie. W tych grupach właśnie działali dziennikarze, twórcy, pisarze, którzy powiedzmy stracili możliwości pracy w oficjalnych wydawnictwach i byli finansowani przez Fundusz Kultury Niezależnej z Zachodu. I jednym właśnie z takich wydawnictw, które było sponsorowane przez Zachód, była właśnie książka Konspira. Mamy tutaj właśnie pełnomocnictwo, które tutaj udzielili autorzy tej pracy na prawa wydawnicze, które cedowali właśnie Markiewiczowi, który dogadał się z Piotrem Jedlińskim z wydawnictwa Edycją Spotkania na wydanie tej książki. Doprowadził do tego właśnie, że Jedliński wydał tę książkę za granicą, w Paryżu. Natomiast jakby cały ten proces wydania pracy, powiedzmy sobie, chorował Markiewicz przez swoje kontakty właśnie zagraniczne, prawda? To dzięki, powiedzmy, dzięki niemu, można powiedzieć, ta książka się ukazała w takim dużym nakładzie. No właśnie, jak pana zdaniem krążyły przy tej pozycji pieniądze? Czy, no bo tak z punktu widzenia SB, dlaczego ona doprowadziła i chciała doprowadzić do wydania tego w sposób kontrolowany, ale chciała i w takim rozmachem? Tak? To znaczy ofertę wydania Konspiry dostali inni wydawcy, Jerzy Giedroyć, Mirosław Chojewski, natomiast największe środki zaoferował autorom właśnie Piotr Jedliński. I właśnie on został wybrany wydawcą tej książki. Natomiast dlaczego została w ten sposób, powiedzmy sobie, promowana przez SB? Ponieważ Bezpieka liczyła, że takie szczere ukazanie w tej książce pewnych sporów toczących się w ramach Podziemnej Solidarności, różnych rozłamów, kłótni organizacyjnych spowoduje, że nagłośnienie tych spraw spowoduje odwrócenie się publiczności, społeczeństwa od podziemia. Chodziło o to, że w mniemaniu SB ta książka jakby sama zdekonspiruje, można powiedzieć, nawiązując do tytułu, przywódców podziemnych i spowoduje to, że społeczeństwo się od nich odwróci. Oczywiście efekt był oczywiście odwrotny, natomiast przekonanie SB było właśnie takie, że ta książka jakby zniszczy ten mit Solidarności, która jest jednolita, nie ma tam żadnych podziałów, która jest po prostu taką skałą, prawda? Ta książka pokazuje różne spory w ramach Solidarności Podziemnej i to właśnie było jej siłą, natomiast SB liczyła na to, że wykorzysta to w swój własny sposób. A czy natknął się pan jakieś szczątki informacji w dokumentacji teczek pracy TW Emil? Czy SB w jakiś sposób dosyć silnie kontrolowało dystrybucję tej książki na kraj? To znaczy, tutaj jest taki zapis pułkownika właśnie Mikołajskiego, który mówi o tym, żeby tą książkę dedukować jeszcze w większym nakładzie. Natomiast jakby nie mamy tutaj informacji w teczkach Emila, jakie to były kanały, jakie to były kontakty, jakie to były wydawnictwa na terenie Polski. Wiemy tylko o tym, gdzie to zostało wydane we Francji. Natomiast jakby nie mamy już informacji o tym, gdzie to było wydawane na terenie Polski. No, wydaje się być naturalnym, że jeżeli SB była zainteresowana, żeby to wydano,
i jak pan mówi, jakby oczekiwano no, pewnego zburzenia mitu, jednomyślności, podziemia solidarnościowego w kraju, no to nie powinni przeszkadzać w dystrybucji, a wręcz pomagać w transportach z zachodu, prawda? No ciekaw jestem, co by pan Piotr Jegliński na ten temat pokazał. No tu państwo macie cały czas ten pułkownik Mikołajewski slajd za slajdem, jak cień chodzi za nami i to... On jest w dużej części no, takim architektem wielkim tych operacji. Idźmy dalej w takim razie. Tutaj przedstawiamy fragmenty opracowanego przez Emila wystąpienia propagandowego przeciwko Solidarności na podstawie wybranych cytatów z Konspiry. Panie Rafale, na czym polega, no nie powiem doniosłość, ale zaciekawienie, że pan zwrócił uwagę na te fragmenty? No to właśnie pokazuje modus operandi bezpieki w tym przypadku, jeżeli chodzi o próbę zdemaskowania, powiedzmy sobie, podziemia solidarnościowego, prawda? Emil wybiera takie cytaty, które są według niego najbardziej, powiedzmy sobie, nośne medialnie, po to, żeby je cytować w prasie, w telewizji, żeby właśnie nastroić społeczeństwo przeciwko TKK. Z tego co wiem, to się takie artykuły okazały między innymi w tygodniku Polityka dotyczące właśnie Konspiry. Być może właśnie wykorzystywane częściowo na podstawie doniesień Emila. No, nie wiem, czy jak nas pan Kamil Baczyński słyszy, czy jest zadowolony, ale to spytam tak, panie Rafale, to chodzi o poziom intelektualny pewnej wyobraźni Markiewicza. To panu się jawi, że to jest taki urban troszeczkę w mniejszej wersji, czy za dużo, czy to jest za bardzo, że tak powiem, jego pozycjonowanie przeze mnie? No myślę, że aż tak perfidną postacią nie był, natomiast z pewnością wnosił wiele do różnych takich gier operacyjnych bezpieki, polegających na różnych próbach dezintegracji środowiska podziemnego czy emigracyjnego, na rozgłaszaniu różnych negatywnych osądów o poszczególnych osobach, o tym, że są powiedzmy nielojalne, o tym, że są niewypłacalne, o tym, że są nieszczere i to właśnie też często się pojawia w tych donosach Emila, prawda, dotyczących różnych ale postaci. Czy on jakby wychodzi ponad no po prostu takiego sprawnego hipokrytę, który potrafi po prostu zasiać wątpliwości czy siać kłótnie, tak, i różnicować. Czy tam jest trochę jakby... On mi przypominał w tym, co pisał troszeczkę Ewa Max, czyli żonę Pawła Jasienicy, podstawioną agentkę SB wieloletnią, tak? Ona by jakby dawała więcej niż od niej oczekiwano, tak? Jakby, czy można taką analogię budować wobec Markiewicza, wobec TW Emil, że to jest, że tak powiem, bardziej aktywny agent czy pasywny, który się dostosowuje do oczekiwań oficera prowadzącego? Myślę, że jednak aktywny, bo jednak też często sam pułkownik Mikołajski pisze w raportach o tym, że Markiewicz często mówi więcej niż nakazano mu powiedzieć, prawda, poszczególnym osobom, że jakby wychyla się, doskonale swoją rolę odgrywa w ten sposób, że często poza nią wykracza. Tak się w nią doskonale wczuwa, że stara się zrobić jeszcze więcej i czasami to jeszcze więcej jest dla niego ryzykowne, ponieważ go może transferować jako agenta SB, prawda, więc jakby to już było takie z jego strony za bardzo ryzykowne w pewnym sensie, ponieważ mógł się w ten sposób zdemaskować przed innymi działaczami. Dobrze, to idźmy dalej. Emil pośredniczy również przy wydaniu przez edycję spotkania pamiętników księdza Jerzego Popiełuszki. Przekazuje Glińskiemu maszynopis książki wraz z mającymi się w niej znaleźć zdjęciami, które wykonał kolejny agent Biura Studiów TW Beata. No to już jakby pachnie profanacją i wręcz śmierdzi, jest tutaj zapach siarki w tym wszystkim, ale gdyby pan to rozwinął, tą historię. Tutaj w tym przypadku bardziej jednak chodziło chyba o to, żeby Emila uwiarygodnić, prawda? No bo jednak książka księdza Popiełuszki nie miała takiego potencjału jak Konspira, prawda? To jednak bardziej chodziło o to, żeby Emil pokazał swoją skuteczność właśnie jako pośrednika pomiędzy Polską a Zachodem. I właśnie tutaj mamy pokazane, jaki jest ten łańcuch agentów SB. Tutaj mamy TW Beata, który wykonuje zdjęcia do książki, następnie TW Emil tą książkę przemyca na Zachód, więc mamy tutaj właśnie pokazane te relacje, które spowodowały wydanie tej książki. A wiemy, kto jest TW Beata? Tego by się nie udało zidentyfikować. Nie udało się, tak. No to jest, jak pan przygotowywał te slajd na dzisiejsze spotkanie, to muszę panu powiedzieć, to było jeden z takich elementów, które no, poruszyły mnie bardzo. No, fakt, że subiektywny ze względu na mój bliski stosunek, relacje do tego świętego Kościoła katolickiego.
Sprzęt i wydawnictwa przesyłano za pośrednictwem kolejnego agenta Biura Studiów, Adama Kozłowskiego. W latach 1961-1963 współpracował z Wydziałem II Komendy Stołecznej MO w Warszawie jako TW Litka. W późniejszych latach z powodzeniem prowadził karierę swojej żony, znanej piosenkarki Steni Kozłowskiej. Szczerze mówiąc, ja jej nie pamiętam, muszę pan powiedzieć, z tych lat. W 1970 roku przed aresztowaniem w Budapeszcie chronią go funkcjonariusze MSW, skazani później w aferze Zalew. W 1974 roku dostaje 4 lata więzienia za nielegalny przemyt. Po wyjściu na wolność zostaje dyrektorem przedsiębiorstwa zagranicznego Kedan jako TW Christian, prowadzony przez samego dyrektora Biura Studiów pułkownika Adama Malika. No to się czyta jak już pierwsze akapity jakiegoś dobrego scenariusza filmu sensacyjno-szpiegowsko-kryminalnego, gdy pan rozwinął może to, tą historię, w którą, bo zaraz przejdziemy oczywiście do TV Emila, będą razem kooperować, ale gdyby pan rozwinął może tą postać. To jest postać, która zaczęła swoją karierę przede wszystkim w wojsku. Natomiast został z niego wyrzucony, ponieważ z powodu kradzieży w latach 50. jeszcze. Następnie zostaje nauczycielem w WF-u w szkołach podstawowych i w liceach. Tam właśnie poznaje, w liceum Świętego Augustyna poznaje Markiewicza. To są późne lata 50. A następnie angażuje się w handel. Handluje dosłownie wszystkim. Pończochami, długopisami, handluje oczywiście walutą, dziełami sztuki. I właśnie w latach 60. wczesnych zostaje TW Litka, Komendy Stołecznej. Po dwóch latach, mimo tego, że miał sporo osiągnięcia, jednak zostaje z sieci wykluczony. Dlaczego? Ponieważ okazało się, że jest nie do końca szczery w tych swoich doniesieniach. Prowadzi, powiedzmy sobie, pewne operacje na własną rękę. W ten sposób zostaje z tej sieci agenturalnej wyrzucony. Ale okazuje się, że tylko na pewien czas, ponieważ w latach 70. powraca jako TW Christian. Właśnie tutaj mamy ten zapis o tym, że prowadził go sam dyrektor Biura Studiów, pułkownik Malik. A w późniejszych latach, o czym za chwilę sobie powiemy, dekonspiruje, próbuje dekonspirować Emila. Przypomnijmy tylko jeszcze państwu, czym była sprawa Zalew, która się skończyła zapuszkowaniem paru wysokich oficerów SB w więzieniu. W tej sprawie chodziło po prostu, podobnie jak w przypadku afery Żelazo, o wykorzystywanie, powiedzmy sobie, przestępców do zdobywania z zachodu cennych rzeczy, złota, pieniędzy, na własny użytek oficerów Departamentu II przede wszystkim. Właśnie to spowodowało niestety, że niestety dla nich, że po kilku latach zostało to ujawnione i zostali potem skazani prawomocnie za takie właśnie działania pozaprawne. Bo operacja Żelazo to są lata 60. zdaje się, tak? To są lata 60., tylko że jakby Żelazo weszło na jaw później, natomiast to były te same lata, jeżeli chodzi o działalność tych grup przestępczych. Dobrze, dobra. Dobrze, idziemy do kolejnego, też niezłe, panie Rafale. Kozłowski i Markiewicz spotykają się w maju 1984 roku z wicepremierem Komenderem, by omówić sprawę utworzenia we Włoszech polinnej firmy poligraficznej współpracującej z wydawnictwem Pax. Prezesem ma zostać córka Kozłowskiego, Iwona, zwerbowana w 1979 roku jako TW Krystyna przez Wydział 3.1 Komendy Stołecznej Milicji Obywatelskiej, a w 1982 przejęta na kontakt Biura Studiów. No to już mamy taką niezłą rodzinę, panie Rafale. To co się dzieje? Co to za inicjatywa? Czemu miało to służyć ta spółka polonina? Bo jak jest spółka polonina, to już niestety coś nie może być coś dobrego. Wiadomo, pod kontrolą SB, ale no, generalnie jest to uczciwe zarabianie pieniędzy. No, oczywiście chodziło o zyski dla obydwu panów, prawda? Oraz dla córki jednego z nich. To znaczy mieli kooperować z wydawnictwem Pax przy wydawaniu książek na Zachodzie. Natomiast cały plan spalił na panewce, ponieważ jeden z tych agentów, to znaczy TW Christian, w pewnym momencie być może urwał się z łańcucha, a być może wykonywał polecenia swojego oficera prowadzącego i cały plan jakby niestety nie został zrealizowany dla nich. Ale wiemy jakieś, że tak powiem, bardziej przyczyny, jak uzasadniano jakby brak realizacji. No bo jednak, jeżeli się spotyka na poziomie wicepremiera, prawda, rządu PRL-owskiego, no to nie po to tylko, żeby sobie, znaczy też, żeby napić się pojeść salceson i popić wódką, ale żeby jednak no, jakieś zamierzenia wykonać prawie że w całości. Czyli co, pokłócili się o kasę może, o podział kasy? Jak to może... Nie, to za chwilę właśnie zobaczymy na kolejnym slajdzie, że jednak TW Christian spowodował dekonspirację TW Emil. Mhm.
No dobrze, mamy tak. Pod koniec 1984 roku Kozłowski, to był Krystian, osobiście ostrzega Chojeckiego Mirosława i Piotra Ligińskiego, że Markiewicz jest agentem SB. Motywacje Kozłowskiego pozostają nieznane. W rozmowie z Emilem wypiera się wszystkiego. Środowisko migracyjne lekceważy ostrzeżenie. Co to za gra, panie Rafale? O co tu chodzi? Ta sama jednostka, biuro studiów. To niejasne, ponieważ nie ma też cechu Krystian tak naprawdę, więc nie możemy teraz powiedzieć, jaka była jego motywacja. Czy on po prostu sam dostrzegł, że Markiewicz być może psuje mu interesy w jakiś sposób i chciał go po prostu skompromitować w środowisku emigracyjnym? Czy też była to gra operacyjna bezpieki, polegająca na tym, że być może kanał przerzutowy łączący Zachód z Polską jest w taki sposób zagrożony wsypą i wtedy w tej sytuacji obaj agenci zostaliby po prostu wyłączeni z gry? Więc być może chodziło o to, że Krystian, rzucając podejrzenia na Emila, ryzykował tym, że albo Emil z tej sieci agenturalnej wypadnie, albo on. Ale w tej sytuacji zawsze jeden z tych agentów byłby wykorzystywany ponownie w tym kanale przerzutowym pomiędzy Polską a Zachodem, prawda? Być może były też inne motywacje, o których nie wiadomo, ponieważ jak powiedziałem, nie ma tych teczek pracy tego Krystiana, więc nie możemy powiedzieć, jakie były jego motywacje. Natomiast ciekawostką jest też to, że on cały czas był też agentem do końca, powiedzmy, lat 80. właśnie biura studiów. Nie został potem z sieci agenturalnej wykluczony. Więc nie zostało to uznane, powiedzmy, za jego zdradę, tylko być może właśnie za wykonywanie pewnego szerzej zakrojonego planu działań operacyjnych. Mm-hmm. A co się potem działo z Kozłowskim, TW Krystian? Przebadał pan może jego jakieś losy? Potem donosów jakby już z tych późniejszych lat niestety nie udało mi się odnaleźć z końcówki lat 80. Dobrze. W rozmowie z Jackiem Merklem Emil uzyskuje szczegółowe informacje o finansowaniu podziemia przez Narodowy Fundusz Wspierania Demokracji. Zarządzany przez amerykański kongres zwraca uwagę adnotacja pułkownika Mikołajskiego do towarzysza generała, czy najprawdopodobniej Ciastonia, określająca wypowiedzi Merka jako bardzo ciekawe. Sam to, że Markiewicz miał dojście do... To jest rok 86. To już nie pamiętam, czy Merkel... Chyba... Był doradcą Lecha Wałęsy. Tak. To jest i taka zaufanie daleko idące. Mhm. To jak mógł w ten sposób agent jakby pozyskać zaufanie? Jak pan myśli? Znaczy, Emil się tam dostaje z polecenia Jerzego Migalskiego, czyli szefa Biura Solidarności w Brukseli. Ma od niego właśnie takie pełnomocnictwo, żeby spotkać się z Jackiem Merklem. I na tym spotkaniu Merkel właściwie pokazuje mu, jak tu widzimy, sposób finansowania podziemia solidarnościowego przez Amerykanów. Mamy tutaj dokładne informacje o tym, jakie instytucje dostają, jakie dofinansowanie. No tu ten fundusz to jest, mówi tak, tam jest 18 milionów, przepraszam, bo to, czy 10 milionów dolarów? 10 milionów. W samym roku jakbym Solidarność otrzymała 600 tysięcy dolarów. W tym roku 540 tysięcy dolarów. Potem są tam po 300 tysięcy, 300 jeszcze raz, 205 tysięcy dolarów. No powiem tak, nie wiem, czy pan pamięta, albo czytał pan, że był taki moment po 89 roku, chyba na pierwszym albo drugim zjeździe Solidarności, że tam była taka presja na wytłumaczenie się z tych pieniędzy. Co się z tymi pieniędzmi działo? Czy jakieś sprawozdanie, bilans i tak dalej. No nie udało się to zrobić. Do tej pory tak naprawdę jest to dosyć znaczna tajemnica, jak dystrybuowane to pieniądze. Częściowo są tutaj wyjaśnione te sprawy. A to niech pan powie. To znaczy? No, jak znaczy te wyjaśnienia, na czym polega, bo... No to właśnie mamy tutaj pokazane dokładnie informacje na temat tego, jak zostały te pieniądze rozdzielane na poszczególne grupy solidarnościowe w kraju. Tak, to jak to ja to rozumiem, jak kto otrzymywał te wielkie kwoty, ale co się potem z nimi działo, to jest właśnie to znak zapytania, który potem się okazało, że jest ogólny konsensus wszystkich stron sporu Solidarności do tego, żeby nie wnikać, co się z tymi pieniędzmi ostatecznie działo, tak? Dobrze, ale to pokazuje rzeczywiście, no, jak TW Emil funkcjonował na najwyższym poziomie. Jak był skuteczny. No dokładnie, jaki był skuteczny, tak jest. Dalej, no, moja ulubiona postać. Od Henryka Wójca Poznanego za pośrednictwem Matyldy Kretkowskiej Emil otrzymuje list do Jerzego Milewskiego z prośbą o wsparcie finansowe. W komentarzu do doniesienia pułkownik Mikołajski zauważa, że wujek zgodził się na spotkanie dzięki odpowiedniemu wykonaniu zadania przez TW Zofię. To jest rok 1986 maj, jeszcze półtora roku życia TW Emil. Panie Rafale, jak pan to skomentuje?
No, w tym przypadku chodziło też o infiltrację środowiska warszawskiego podziemia związanego ze Zbigniewem Bujakiem. Też liczono na to, że dzięki właśnie wójcowi uda się dotrzeć właśnie do samego Bujaka, który został potem zresztą 3 dni potem po tym spotkaniu aresztowany. Po kilkuletnim poszukiwaniu, tak. Przez SB. A właśnie wujec był takim jednym z ważniejszych w tym momencie kontaktów Bujaka i innych ważnych działaczy warszawskiej Solidarności. A co oznacza zdanie, które pan napisał, podkreślił, cytując, że wykonanie zadania dzięki działalności TW Zofia? No właśnie, to jest też ciekawa kwestia, ponieważ mamy tutaj informację o tym, że Emil spotyka się z wójcem poprzez panią Matyldę, tutaj dopowiem, Kretkowską, która pojawia się też w innym doniesieniu, które za chwilę pokażemy. I niestety często właśnie w tych dokumentach Emila, kiedy mowa o Matyldzie Kretkowskiej, to w komentarzu jest informacja o tym, że tutaj uczestniczyła w tym działaniu TW Zofia. Więc można tutaj wysunąć podejrzenie, że jest to po prostu jedna osoba. A czy udało się panu jakoś dowiedzieć więcej, kim była w owym czasie Matylda Kretkowska? To była działaczka, pani już w podeszłym wieku, po 60. Natomiast ona wcześniej była członkiem też PZPR, pracowała w Polskiej Akademii Nauk. Natomiast zaangażowała się w działania KOR-u, następnie też pracowała w wydawnictwach podziemnych, grupie Praworządność. Także miała też spore znajomości właśnie w tym świecie działaczy opozycyjnych. Dobrze. Jednym z działań dezinformacyjnych zleconych Emilowi przez Biuro Studiów, czytaj pułkownika Mikołajskiego, było oskarżenie Krzysztofa Wolickiego o spowodowanie aresztowania Zbigniewa Bujaka w maju 1986 roku. Na dokumencie opracowanym przez pułkownika Mikołajskiego pojawia się odręczna notacja. Taka dezinformacja jest bardzo potrzebna. To też właśnie pokazuje, na czym polegały działania Emila. Rzucenie podejrzeń na niewinnego człowieka po to, żeby odsunąć podejrzenia od prawdziwych sprawców złapania, w tym przypadku właśnie aresztowania Zbigniewa Bujaka. No, ja powiem tak, ja znam bardzo dobrze historię Krzysztofa Wolickiego. No to Sowiet taki z krwi i kości, więc właściwie można powiedzieć, że zasłużył sobie na to, tak? Albo inaczej, dotknęło go to, co jego forma... Zemsta. Tak, jest zemsta, dokładnie po latach. Tak jak bumerang, co działając na rzecz SB czy UB wcześniej, czy NKWD, sam wykonywał. Dobrze. Przed wyjazdem na jesienne targi książki we Frankfurcie 1986 roku Emil otrzymuje list Lecha Wałęsy do przewodniczącego amerykańskiej centrali związku AFL-CIO Langa Kirklanda, tak? Lana Kirklanda. Z poleceniem, by przekazał go Jerzemu Milewskiemu. List uzyskany od Bronisława Geremka. Dostarczyła Markiewiczowi Matylda Kretkowska, czyli w domniemaniu TW Zofia. W komentarzu do informacji Emilia kapitan Adam Kucza, ale to jest tak, to jest chyba zastępca naczelnika potem, tak. Dokładnie tak po tych zmianach, dekonspiruje Kretkowską jako TW Zofię. Znaczy ja jestem cały czas pod wrażeniem, na jakim poziomie, lewerze on funkcjonuje, od kogo otrzymuje pełnomocnictwa listy, komu daje TW Emil i ten krąg osób, wokół który ta konstelacja, którą odwiedza. No tak, tego dnia powstała tymczasowa Rada Solidarności i właśnie po skończeniu posiedzenia tej rady profesor Geremek dostarcza właśnie list Lecha Wałęsy do pani Matyldy Kretkowskiej, która przekazuje go Emilowi, ponieważ on ma wyjechać do targi książki do Frankfurtu i właśnie jest takim idealnym pośrednikiem do tego, żeby ten list sierpniowszycie dostał do Jerzego Milewskiego do Brukseli. No tutaj też wspomnijmy, że on miał nieprawdopodobne przywileje, prawda, przy wyjeździe. Biuro Studiów było w kontakcie z zarządem zwiadu WOP-u, tak, i też czymś, co nazwijmy urzędem CEU, tak, po to, żeby go w żaden sposób nie kontrolować. Żeby go chronić, tak. Tak jest, żeby w żaden sposób mu nie przeszkadzać i utrzymywać w komforcie wyjazdów bądź powrotu do PRL. Zainteresowanie Markiewicza nieletnimi chłopcami nie stanowiło dla SB tajemnicy. Już w 1963 roku podczas pobytu w więzieniu planowano przeprowadzić z nim rozmowę dotyczącą jego ewentualnych kontaktów homoseksualnych z uczniami Liceum Świętego
Augustyna. Tu zaraz, jakby to powiedzieć, wrócimy do tych współczesnych jego skłonności i tolerancji parasola, jaką SB roztaczała nad nim, jeżeli chodzi o przestępstwa seksualne, które TWMI popełnił. Ale jakie znaczenie ma ta informacja, którą pan wykopał z akt jego operacyjnych? Ona pokazuje, że SB doskonale wiedziała o skłonnościach homoseksualnych Markiewicza i to właśnie w kierunku nastoletnich, dorastających chłopców. Nie było to dla nich tajemnicą już w latach, wczesnych latach 60. I można powiedzieć, że w późniejszych latach było też zapewne elementem szantażu być może Markiewicza do współpracy z SB, ponieważ dzięki temu miał, powiedzmy, taki na samo operacyjny ochronny, roztaczony właśnie przez bezpiekę i zakładam, że to właśnie był jeden z głównych motywów współpracy, podjęcia decyzji Markiewicza o współpracy z SB w późniejszych latach. Mm-hmm. Do utrzymywania kontaktów seksualnych z Markiewiczem przyznał się jeden z klasowych kolegów Bogdana Piaseckiego, czy tego porwanego i zamordowanego, tak jest, Wiesław N. Mimo to Markiewicz utrzymywał, że został zwolniony z liceum PAX z powodu plotek wynikających z jego rzekomej przesadnej troskliwości wobec dzieci. To jest kolejne źródło, bo to są dokumenty, proszę Państwa, Służby Bezpieczeństwa, tak? To są akta agenturalne i cała historia życia jednego z ważniejszych agentów Biura Studiów, tak? To proszę zwrócić uwagę, jak głęboko sferami intymnymi organy represji państwa totalitarnego interesowała się swoją agenturą i jak ją, zaraz zobaczymy, wykorzystywała. Chyba pójdziemy dalej, prawda? To kolejny jest taki element, prawda, parasola. Już przeskakujemy z lat 60. do 83. roku. Tutaj zacytuję slajd pana Rafała. Po najściu MO na jego mieszkanie w listopadzie 83. roku w poszukiwaniu zaginionego nastolatka Emil przypomina oficerowi prowadzącemu o zawartym wcześniej układzie mającym go chronić przed takimi interwencjami. Kilka dni później pułkownik Mikołajski wysyła zalecenie, by komisariat milicji, czyli ten, który przeprowadził akcję, zaraz powiemy jaką, która jest odzwierciedleniem w tych dokumentach, które są tu państwu prezentowane, na Ursusie konsultował z Biurem Studiów wszystkie przedsięwzięcia wobec lokatorów bloku, w którym mieszkał Markiewicz. Pana zdaniem, o czym to świadczy? Czego to jest kolejny dowód, panie Rafale? Jest to dobitny dowód na to, że SB chroniło swojego agenta poprzez próbę zapobiegania interwencji milicyjnych w jego mieszkaniu w poszukiwaniu zaginionych nastolatków. Natomiast też pokazuje, że ten parasol był nie do końca szczelny, ponieważ jak widzimy tutaj milicja i tak robiła takie interwencje w jego mieszkaniu i Emil sam się musiał dopominać o to, żeby ta umowa była respektowana przez Służbę Bezpieczeństwa. Tak, ale załóżmy, że w tym konkretnym przypadku, a to nie jest jedyny konkretny przypadek poszukiwań milicji, bo to trzeba powiedzieć, że Markiewicz łowił młodych chłopców nastoletnich, uciekinierów poprawczych zakładów bądź wychowawczych, bądź z trudnych, patologicznych rodzin i za wikt, opierunek i drobne pieniędzy żądał od nich współżycia. Tak. Co było w PRL-u przestępstwem. I w tej konkretnej sytuacji, którą Państwo macie na slajdzie, jak i w innych, które są udokumentowane i zawarte w teczkach pracy personalnej TW Emila, nie następuje sankcja karna. Prawda? To znaczy TW Emil może utyskiwać, że ma wjazd czterech milicjantów, którzy szukają nastolatka, który miał tam się u niego ukrywać, wyłamują drzwi i w ogóle tam robią bajzel, no ale nie skończyło się to aktem oskarżenia. No właśnie. Prawda? No, dokładnie. Dobrze, idźmy dalej w takim razie. W czerwcu 83 roku Emil sporządza na potrzeby SB wykaz osób ze środowiska homoseksualistów, które mogłyby być przydatne do udziału w zadaniach specjalnych. Charakteryzował je głównie pod kątem siły fizycznej, podatności na wpływy i zdolności do zachowania dyskrecji. Ja mam parę takich rodzynek podkreślonych, żebyście Państwo, jakby to powiedzieć, znali głębię zainteresowań Służby Bezpieczeństwa pod tym kątem. Tak? To tak należy czytać. To nie jest wylewność TW Emila, to co zaraz Państwo usłyszycie, to jest oczekiwanie i zainteresowanie SB takimi informacjami. Tylko zanim to zrobię, to chciałbym, żeby Panie Rafale wyjaśnił naszym widzom,
co to są te zadania specjalne. Nawet pan to ujął w cudzysłowie, bo one mają odzwierciedlenie w materiałach operacyjnych, w meldunkach operacyjnych. Jakie pana zdaniem są te zadania specjalne? Moim zdaniem chodziło tutaj o akcję tak zwanych nieznanych sprawców przeciwko różnym ludziom podejmującym działalność opozycyjną. Chodziło o, zakładam, o pobicia tych ludzi, o zastraszanie, właśnie przy wykorzystaniu takich osób, które, jak tutaj widzimy na slajdach, Emil tutaj opisuje głównie pod kątem ich siły fizycznej, podatności na wpływy. Także moim zdaniem jest to jeden z takich być może szlaków do tego, żeby stwierdzić, kto mógł takie akcje wykonywać na zlecenie właśnie SB. No ja tu rozmawialiśmy z panem Rafałem wcześniej. Ja bym do tych zadań specjalnych, tych operacji specjalnych dorzucił podstawianie zwerbowanych homoseksualistów młodych, sprofilowanych cudzoziemcom, którzy tutaj na seksturystykę przyjechali, bądź dyplomatom, którzy przy okazji pełnienia tutaj zadań dyplomacji w ambasadach państw zachodnich ujawniali taką orientację i bawili się z polskimi chłopcami po prostu. Więc ja mam tą notatkę, tylko że w większej wersji tutaj, którą fragmencie państwo widzicie, i to jest tak, 27 czerwiec 83 roku, źródło Emil przyjął, nie widzę, że tak powiem, bo to są pseudonimy, znaczy... Przyjął MS, czyli Mikołajski Stefan. Mikołajski, a bo to jest SK, dobrze. No i był ktoś zainteresowany jednym ksero, chyba to poszło, nie wiem, pewnie do kontrwywiadu, jak znam życie. Dobrze, czyli tu mamy tak, wykaz osób z krótką ich charakterystyką do ewentualnego wykorzystania. No i mamy tam pierwszą postać, powiedzmy Janusz T. Dla państwa. I tu jest taki, dwa takie cytaty z tej charakterystyki. To proszę pamiętać, że to jest profil typowania do werbunku, który SB wymagało od agenta, który ten profil opracowywał. Znaczy ten sposób przedstawiania osoby, informacji o nich jest wymagany w procedurze i w szkoleniu każdego agenta, który jest przeznaczany też do prac typowniczo werbunkowych, żebyście państwo mieli tego świadom. Tak? To jest taka formatka, można powiedzieć, co TW musi napisać, żeby skorzystać z takiego profilu osoby, w którą się wskazuje ewentualnie do pozyskania, do współpracy. Janusz T. Zamieszkały w Warszawie, dom i tak dalej, na emeryturze, ale jeszcze dość sprawny fizycznie, bardzo silny, emeryturę na skutek częstego leczenia się w szpitalu psychiatrycznym, posiada papiery wariackie, homoseksualista o bardzo prymitywnym stosunku do tych spraw, ograniczając się tylko i wyłącznie do samego aktu, za co płaci partnerom. Najchętniej podłapuje chłopców, uciekinierów z domów lub zakładów wychowawczych czy poprawczych. Takich trzyma u siebie parę dni, nic nie płacąc, bo wychodzi z założenia, że jeżeli daje komuś za darmo nocleg i czasem go nakarmi, to wtedy jego gość musi mu wszystko dawać za darmo. Po kilku dniach utrzymania chłopca u siebie odstępuje go innym facetom i szuka następnego. Lubi pić, tylko wtedy jest aktywny seksualnie. Za wódkę jest gotów do wszelkiego rodzaju przysługi, między innymi dostarczania chłopców dla kilku stałych klientów, facetów, którzy mu odpłacają butelką. I dalej, Janusz T. zna dobrze środowisko homoseksualistów z marginesu. To byłych jego chłopców, którzy obecnie są już starsi, mają po 20-26 lat, mało zarabiają, w ogóle wałęsają się i można by było ich wykorzystać do, cudzysłów, celów specjalnych. Ale uzyskanie Janusza T. dla tych celów jest, jako wskazujące takich chłopaków, wymagałoby ostrożności, środowisko, bowiem homoseksualistów jest niedyskretne. Kolejną osobą, którą w sposób podobny charakteryzuje, o to będzie jakby krócej, Marek R., młody chłopak, lat 17-18, bardzo aktywny w środowisku homoseksualnym i kryminalnym. I to od 13 roku życia. Obecnie silny, wyrośnięty byczek, który łatwo daje się wprowadzić, gdyż jest jednocześnie prymitywnym chłopcem, znanym prawie całemu środowiskowi homoseksualnemu. Ma wiele znajomości, także wśród świadków uciekinierów z domów poprawczych i wałęsujących się chłopaków, dobrze pokierowana, byłby ogromnie przydatny do różnych celów, tak? To jest właśnie to, co pan Rafał mówił, tak? Że profiluje się jednostki zdemoralizowane, zdegenerowane, sprawne fizyczne, podatne na manipulacje, na przekupstwo.
I rzeczywiście ma pan rację, znaczy to jest jakiś ślad do tych tak zwanych nieznanych sprawców pobić, morderstw czy uprowadzeń, prawda? Dobrze. I to jeszcze raz mówię, to jest profil, powtarzam, oczekiwany przez oficera prowadzącego. To nie jest, jakby to powiedzieć, wolna twórczość, tylko wyłącznie TW Emila. Andrzej Markiewicz został zamordowany w listopadzie 1986 roku we własnym mieszkaniu przez 22-letniego Stanisława W. i 17-letniego Waldemara G. Sprawcy wynieśli z mieszkania wartościowe przedmioty oraz pieniądze. Z ostatniego pisma zachowanego w teczkach Emila wynika, że do kwietnia 1987 przebywali na obserwacji psychiatrycznej, wobec czego nie wniesiono aktu oskarżenia. Można powiedzieć, jak żył, tak umarł, tak? Jakie życie, taka śmierć, dokładnie. Jeden z tych sprawców znał wcześniej Markiewicza, gościł w jego mieszkaniu, był tam wykorzystywany seksualnie, więc doskonale wiedział o tym, że w mieszkaniu ten mężczyzna trzyma zawsze duże ilości gotówki, wartościowe przedmioty, więc będąc na takiej sytuacji, kiedy potrzebował pieniędzy, udał się ze swoim wspólnikiem, wszedł do mieszkania bez kłopotów, no a tam dokonali właśnie morderstwa Markiewicza, zgabowali to, co udało się wziąć. Natomiast po kilku dniach już zostali schwytani, ponieważ po prostu rozpowiadali o tym przynajmniej wobec, o tym, co dokonali. Nie kryli się z tym, jakby dotarcie do nich nie było rzeczą trudną. Ja bym zacytował fragment zeznań tego młodego chłopaka, wówczas 17-letniego. To był w ogóle chyba mieszkańcy, zdaje się, Brwinowa pod Warszawą, czy Pruszkowa, już nie pamiętam dokładnie. Ale zaraz wyjaśnię, dlaczego wybrałem ten cytat, bo chciałbym z panem Rafałem podyskutować, czy to była śmierć, znaczy jakby napad naturalny, tak? Otóż, sprawca zeznaje tak, to jest dokładnie 15 listopada 1986 roku, godzina 4:50 nad ranem. Odnośnie mojej znajomości z Andrzejem Markiewiczem, to poznałem go około 2 lat temu, kiedy byłem na ucieczce z domu. Najpierw poznałem homoseksualistę Marka z Pruszkowa na terenie Dworca Centralnego w Warszawie i on zaprowadził mnie do mieszkania Markiewicza. Miałem wtedy jeszcze nieskończone 15 lat. Wtedy po raz pierwszy w życiu odbyłem stosunek homoseksualny właśnie z Markiewiczem. Ponieważ nie chciałem go odbyć dobrowolnie, wstrzymał mnie na ten wcześniej poznany Marek. Był to pełny stosunek. Od tego czasu wielokrotnie już dobrowolnie odbywałem stosunki homoseksualne z Markiewiczem. Innych partnerów nie miałem. Markiewicz za każdy stosunek mi płacił po 2 do 5 tysięcy złotych albo dawał prezenty w postaci zapalniczek czy też zegarka, który później zgubiłem. Przychodziłem do Markiewicza z różną częstotliwością, czasami raz w tygodniu, czasami raz na 2 tygodnie. Spotykałem u niego jego przybranego syna Jacka, który prawdopodobnie jest również homoseksualistą, a przynajmniej można było wywnioskować z rozmów z Andrzejem oraz kolegą, a właściwie partnera Andrzeja o imieniu Janusz, który nawet zapraszał mnie do siebie. I dalej. Często jak telefonowałem do Andrzeja, to słyszałem u niego głos chłopaka i jak przychodziłem do niego, to również zostawałem u niego różnych chłopców. Zastawałem, tak? Chłopaków. Byli to tak zwani giganci, czyli uciekinierzy z domów. Z tego co wiem, Andrzej nie chodził na Dworzec Centralny i przypuszczam, że tych chłopców przyprowadzał mu ktoś taki jak ten Marek, których wyjaśniałem wcześniej. Czyli afera dworcowa już miała, że tak powiem, jak nie początki, kontynuację w 1986 roku. Natomiast dlaczego ja to cytuję? Bo po pierwsze, nie wydaje mi się, zaraz to wyjaśnię, że morderstwo Markiewicza musiało być naturalnie na bazie rabunkowym. Dlaczego? Dlatego, że wcześniej tenże sprawca mówi o tym. Do protokołu załączam rysunek określający miejsce zakopania. Przedmioty przed zakopaniem włożyłem w 2 małe walizeczki, które otrzymałem od Staśka. Skąd on je miał, tak nie wiem, poza jednym walkmanem, który dałem Krzyśkowi, tu jest nazwisko, jako zastaw za pieniądze. I w tym, że tak powiem, w tym łupie, oprócz pieniędzy, jakichś precjozów, walkmanów, magnetowidu, znalazły się wszystkie rękopisy Markiewicza.
Przeszukano jego dom po jego zabójstwie poprzez uderzenie tych dwóch młodych ludzi. Zabrało oprócz wartościowych rzeczy, rzeczy niewartościowe z punktu widzenia majątkowego i sprzedaży i paserstwa, jakim były jego własnoręczne sporządzenie notatki, a także pamiętniki bądź maszynopisy jakiejś twórczości, którą on robił, co zostało zakopane, a potem odzyskane przez Służbę Bezpieczeństwa. I jakie kłopoty wcześniej Markiewicz sprawiał SB? Pamięta pan, panie Rafale, że są tam meldunki mówiące o tym, że Markiewicz dekonspiruje swoją działalność, tajną współpracę ze Służbą Bezpieczeństwa. Jest na przykład taki wyciąg z notatki służbowej ze spotkania z agenturą ze stycznia 1985 roku, czyli na dwa lata przed zabójstwem Markiewicza. Mówiono mu, że Markiewicz opowiada, iż ma znajomości w MSW, gdzie załatwia mu każdą sprawę. Wyjechał znowu do Francji, otrzymuje kontakty z pracownikami ambasady francuskiej o imieniu Jean-Pierre, który tam spotyka na terenie RFN-u. Jean-Pierre w tym roku ma wyjechać już do Francji. Markiewicz ma rozpowiadać, iż współpracuje z wywiadem MSW. I tych notatek jest kilka co najmniej, prawda? Więc ja nie wykluczam, że zaczął Markiewicz był dla biura studiów kłopotem ze względu na samodekonspirację, na operacje bardzo wrażliwe, w których uczestniczył. I powiedziałbym tak, no, że z tej typologii agentury, którą wcześniej cytowaliśmy, do zadań specjalnych, kto wie, czy taka młoda osoba, która miała motyw przecież zemsty za gwałt, nie mogła zostać nawet nieświadomie wykorzystana i podprowadzona pod ten napad rabunkowy, który tak naprawdę na celu miał nie rabunek, tylko morderstwo. Jest to oczywiście jedna z hipotez, natomiast ja osobiście uważam, że gdyby tak było, to my byśmy nie poznali tych dokumentów, nie znalibyśmy danych sprawców. Uważam, że do końca swojego życia Markiewicz był osobą, która posiadała bardzo istotne kontakty zarówno w Polsce, jak i za granicą. On się do końca życia przecież spotykał czy z Jerzym Giedroyciem, czy z Chojeckim, czy z innymi działaczami emigracyjnymi. Miał też liczne kontakty w Polsce, więc nie uważam, żeby w ten sposób chciano pozbyć się go z tego świata, tym bardziej, że jeszcze miał naprawdę bardzo duże możliwości operacyjne dla SB, więc tutaj jestem do tego sceptyczny. No, moje dwa punkty zaczepienia, bo to oczywiście jest może tylko w sferze dywagacji tak naprawdę, nawet nie poszlak, no, ale te dwa punkty zaczepienia to jest to zaniepokojenie związane przez Mikołajskiego, przecież Mikołajskiego sformułowane w notatkach, że jest gadułą i właśnie te meldunki operacyjne agentury, która słyszy, jak Markiewicz się chwali o współpracy z SB, czy z wywiadem, czy tą wielką bezkarnością i mocą, którą ma po prostu, bo ma takie plecy, to jest raz. No dwa, no jednak zagarnięcie w czasie po zamordowaniu go, oprócz tych wartościowych rzeczy w mieszkaniu, które miał, a które ci młodzi ludzie wiedzieli, bo tych schadzek, prawie to było to mieszkanie, to prawie mylina była tak naprawdę, wiedzieli, gdzie to jest, no jednak jego rękopisów i pamiętników, no nie pasuje mi po prostu to do, jakby powiedzieć, no, tych łupów, tak? Myślę, że nigdy nie poznałem prawdy o tym wydarzeniu. To chyba zostanie już na zawsze tajemnicą i będzie rodziło różne przypuszczenia i domysły. Ale to też jest to ciekawe, że przecież te fragmenty przesłuchań, które ja teraz cytowałem, no znalazły się przecież w ostatnich stronach personalnej TWM-i. Służba Bezpieczeństwa nie tylko śledziła, że tak powiem, i wyjaśniała ostatnie chwile jego życia, bo też są tam tego typu dokumenty, co się stało, jak miał przebieg ten, bo przecież to oficer biura studiów jakby odkrył tak naprawdę, że on nie żyje. Nie milicjant, nie sąsiadka, tak? Zaniepokojeni tym, że jest brak kontaktu, zerwał się kontakt ze swoim cennym agentem. I śledzili też, przynajmniej w tych dokumentach, które zostały, pozostały w terce personalnej, jak długo się da
jednak śledzili, co się dzieje ze sprawcami i na jakim etapie jest postępowanie karne. Stąd wiemy na przykład, prawda, że w 1987 roku cały czas była akcja obserwacji psychiatrycznej tych młodych ludzi, prawda? To jest jakby i sprawa się urywa. Nie wiadomo, czy zostali skazani. Tak, i sprawa się urywa przecież, prawda? No bo nie ma jakiejś kończącej, wieńczącej notatki, jak normalnie to jest, prawda? Sprawa się urywa dokumentacyjnie, ale nie urywa się, a nie, urywa się za to kariera pułkownika, prawda? Oficera prowadzącego. W pewnym sensie tak, ponieważ on zostaje wysłany w styczniu 1987 do Karmarstadt, obecnie to jest miejscowość Chemnitz w NRD, jako oficer łącznikowy do nadzorowania obiektów oraz obywateli polskich, którzy tam pracowali na kontraktach handlowych. Natomiast czy to była taka zsyłka? W pewnym sensie była to też taka dosyć wygodne zajęcie dla, powiedzmy już w dosyć podeszłym wieku oficera, który też miał też swoje trudności mieszkaniowe, o których pisze w swoich aktach personalnych. On też pisze na przykład o tym, że mieszkał ze swoimi dziećmi oraz z wnukiem. Dlatego też być może dla niego to było takie zasłużone wakacje po ciężkiej wykonanej pracy, którą wykonywał w biurze studiów. Czyli nie łączy to pan jako karę, znaczy taką ciekawa kara. Niekoniecznie to była kara. Być może właśnie w pewnym sensie taka nagroda za to, że przez tyle lat prowadził tak cennego agenta. No tu między nami, jak pan siedzi, to w zeszłym miesiącu był Witek Bagieński. To był taki spór między nami, bo on to łączył raczej generalnie z tym, że jego główny patron, czyli generał Ciaston, wyleciał z MSW. No po związku ze śmiercią, zabójstwem, zamordowaniem księdza księdza Jerzego Popiełuszki, tak? I sprawą tą karną, która jego objęła odpryskowo, jeżeli chodzi o sąd nad Piotrowską jego kompanami. Ja uważałem, że jednak no jest to jakaś forma kary, bo jak się prześledzi, ile pieniędzy biuro studiów zapłaciło TW Emilowi, przecież Ciastoń podpisywał ślepo wszystko, każdą notatkę i prośbę o rozliczenie finansowe, o nagrody, wynagradzanie w dosyć dużych sumach dla TW Emila. I nagle ta operacja się urywa, bym powiedział, dlatego, że oficer prowadzący, zapominamy o moich wątpliwościach, uważamy, że to jest naturalny napad rabunkowy, z zamiarem zamordowania ofiary, nie tylko okradzenia go, ale że urwał się po prostu, on jakby nie, oficer prowadzący nie dochował takiej staranności po prostu, takiej opieki nad tym. On wiedział, jak jego dziecko funkcjonuje, tak? Wiedział, że jest zdegenerowanym, zdemoralizowanym homoseksualistą, który popełnia non-stop jakieś wykroczenia bądź przestępstwa wykorzystania seksualnego młodocianych, prawda? I że tak naprawdę sobie grabi, dlatego że szuka tych przyjemności, realizacji tej swojej dewiacji, no jednak w środowiskach kryminogennych, patologicznych, tak, dworca centralnego i półświatka. No i przecież w 1985 roku już napad jeden był, ledwo co uszedł z życiem przecież, prawda? Tyle, że ograbiono go i pozostawiono go związanym za pomocą chyba sznurek albo krawata, prawda? Co zresztą Milicja Obywatelska, nie wiem czy w Ursusie, czy w Śródmieściu, przewidywała, że jeżeli nie będzie się pilnował, to może skończyć. Stanie się ofiarą zamachu. Tak, stanie się ofiarą. Morderstwa po prostu. Dokładnie tak. I antycypował, jak powiem, chyba 2 czy 3 lata, tak, co się stało. No w każdym razie ja się do tego raczej się jednak skłaniam. Aczkolwiek chyba jest dużo z tym racji, że jednak usunięcia patrona dużo musiało spowodować, no bo nie było komu podpisywać ślepo jednak tych niebagatelnych kwot wynagrodzeń dla Markiewicza, prawda? Dobrze. Mamy, że pułkownik Mikołajski przychodzi na emeryturę w styczniu 90 roku. To jest ostatni nasz slajd. Ja bym chciał tylko na końcu, chciałbym, żeby pan podsumował, panie Rafale, postać tego agenta, tak w kilku słowach. Tutaj mam taką notatkę, która mówi podsumowuje na stan na 84 rok, kim jest TW Emil, sporządzono oczywiście przez pułkownika Mikołajskiego. A ta notatka brzmi: skrócone dane o TW pseudonim Emil, tajny współpracownik pseudonim Emil, lat 56, z zawodu dziennikarz, ze służbą bezpieczeństwa współpracuje 10 lat,
sprawdzony, prawdomówny, w pełni związany z SB efektami udziału w ważnych rozpracowaniach, między innymi, to jest właśnie ta pokrótce podsumowanie, uczestniczył w rozpracowaniu Giedroycia oraz osób współpracujących w Polsce z kulturą paryską. Dla konspiracji jego osoby musiał zostać skazany sądownie na karę pozbawienia wolności. To jest moim zdaniem przekłamanie, ponieważ pułkownik Piekłajewski pisze o tym po 20 latach i po prostu pewne rzeczy sobie jakby nadinterpretował. To nie było tak, że pisał do kultury Markiewicz z polecenia SB. Dobrze. Był członkiem Międzyregionalnej Komisji Obrony NSZ Solidarność, w kontakty z działaczami Solidarności w Paryżu, Chojecki, Blumstein, Milewski i z Giedroyciem. Umożliwiły przepływ informacji pomiędzy MKO a zachodnimi ośrodkami opozycyjnymi. Wprowadził do gry nowe, sprawdzone osobowe źródła informacji. Utrzymuje kontakty ze środowiskiem dziennikarzy opozycyjnych i z polecenia Giedroycia i Chojeckiego kieruje zespołami autorskimi w ramach tzw. kultury niezależnej. W styczniu bieżącego roku w Paryżu podjęli z nim rozmowy pracownicy francuskiej służby bezpieczeństwa. Pod naszym kierunkiem kontakty są kontynuowane i zostaną wykorzystane do działań dezinformacyjnych. Jest blisko spokrewniony z Janem Dobraczyńskim, naczelnik Wydziału III Biura Studiów Służby Bezpieczeństwa, pułkownik Stanisław Mikołajski. Panie Rafale, jak pan podsumuje wielkość, w cudzysłowie, TW Emila? No cóż, zobaczyliśmy właśnie, na ilu odcinkach był wykorzystywany Emil. To znaczy, to była przecież inwigilacja opozycji krajowej i rozpracowanie działalności środowiska emigrantów. To było prowadzenie właśnie gry pod nazwą MKO. To były właśnie różne występowania propagandowe kierowane przeciwko Solidarności Podziemnej. Także jakby tutaj się skupia, jak w soczewce, całość zainteresowań biura studiów dążących do jakby totalnej infiltracji podziemia i emigracji w latach 80. I właśnie TW Emil, teczki pracy TW Emil pokazują dokładnie, jak takie działania wyglądały. Dzięki temu mamy unikalną możliwość zobaczenia właśnie, zajrzenia za kulisy tych działań, ponieważ powiedzmy sobie, że dokumentacja biura studiów została mocno zniszczona, więc powiedzmy sobie, że samo to, że te teczki jeszcze istnieją, powiedzmy, jest pewnego rodzaju cudem, prawda? Że nie zostały zniszczone razem z całą dokumentacją biura studiów. I właśnie dzięki temu możemy zobaczyć, na czym te działania tak naprawdę polegały od A do Z. Tak, no ja bym tylko w uzupełnieniu powiedział, że działalność Emila i dokumentacja, która się zachowała, no pozwoliła też przypomnieć sobie o tej, no niemalże można powiedzieć, takiej diabolicznej naturze biura, w ogóle służby bezpieczeństwa, jakim jest no w sumie dosyć bardzo głęboka ingerencja, kontrola operacyjna i wykorzystywanie środowisk homoseksualnych w Warszawie, nie tylko, bo to dotyczy też kilku innych dużych miejscowości w kraju, w który Emil operował. Jednocześnie praca typowniczo-werbunkowa, kompromaty, szukanie wśród tego środowiska nieznanych sprawców do zadań specjalnych, podstawianie cudzoziemcom. Dla mnie zaskoczeniem jest to, że ta elitarna jednostka tak głęboko zanurgowała w to, tak? I w sumie wyhodowała sobie potwora. Takiego prawdziwego potwora, tak? Przypomniała też sprawa i dokumentacja Emile o bezkarności funkcjonariuszy, a także agentury SB. Pełnej bezkarności. To znaczy są w stanie, można powiedzieć, no, do każdego bezeceństwa, bez względu na przepisy kodeksu karnego obowiązującego w PRL, popełnić bez jakiejkolwiek sankcji. Oprócz ewentualnego dyscyplinowania przez oficera prowadzącego i, nie wiem, karania na przykład mniejszą wysokością wynagrodzeń w opłacaniu konkretnych operacji, w których uczestniczy tajny współpracownik. No, ja bardzo zachęcam Państwa do tego, żeby sięgnąć do tego najbliższego numeru świeżego, który będzie wydany, mam nadzieję, w tym roku, aparatu represji, gdzie pan Rafał opisuje bardzo już wielowymiarowo i bardzo ze szczegółami działalność tajnego współpracownika EMI. To dużo mówi o biurze studiów, o oficerach i kierownictwie tej elitarnej jednostki, jak i o samym SB. I zapraszam teraz Państwa do pytań. Tylko bardzo proszę nie składać tu oświadczeń nam, tylko konkretnie pytanie,
do gościa i... Ja, Robert Husno, chciałem panu podziękować za... Panowie są znawcami tematyki bezpieki, której tematyka jest niewyczerpana i ile tajemnic jeszcze się kryje. Ale mam krótkie pytanie. Tutaj chodziło, ten pan Markiewicz był przedstawicielem środowiska homoseksualizmu męskiego. Wiadomo, operacja Hiacyn to była rejestracja w 80. mniej więcej w tym samym czasie homoseksualistów do celu przypuszczalnie szantażowania ich i pozyskiwania tajnych współpracowników. Ale jak przebiegała ta... stosunek bezpieki był niejasny. To nie chodziło o zwalczanie homoseksualizmu, tylko o wykorzystywanie go do celów politycznych, znaczy do celów współpracy i penetracji potem społeczeństwa. Natomiast jak przedstawiała się sytuacja, jaki SB miała stosunek do homoseksualizmu żeńskiego? Czy próbowano pozyskiwać jakieś tajne współpracowniczki szantażowane tymi właśnie, no, można powiedzieć, odchyleniem, czy też zachowały się jakieś takie informacje na ten temat, na jakieś działaczki Solidarności? Bo mi się wydaje, że to potem sięgnęło trochę w III Rzeczpospolitą. Pamiętamy taki minister spraw wewnętrznych, jak on się nazywał, ojej, się wodził ze struktur Solidarności. Tomaszewski w 99 roku gromadził jako minister spraw wewnętrznych w ekipie Buzka informacje o homoseksualistach męskich i żeńskich wśród posłów i senatorów. Buzek go i Zakrewski wywalili na zbity łeb, że to była postać paskudna z innych powodów. I minister spraw wewnętrznych został Biernacki. Ale właśnie jaki był stosunek do homoseksualizmu żeńskiego i w kontekście pozyskiwania tajnych współpracowniczek? Tylko tyle. To znaczy, powiem szczerze, że badałem sprawy, jeżeli chodzi o szukanie agentury pod kątem wykorzystania wobec dyplomatów zachodnich, natomiast nie spotkałem się z przypadkiem, żeby była wykorzystywana właśnie kobieta o skłonnościach homoseksualnych. Także być może był to taki marginalny odcinek działania, że jakby nie było takiej potrzeby, żeby takie osoby wykorzystywać operacyjnie. Od razu sprostuję. Akcja Hiacynt to nie jest rejestracja homoseksualistów, dlatego że Milicja Obywatelska w swoich strukturach miała, jakby powiedzieć, wydziały, które się zajmowały tym środowiskiem. One były kontrolowane i kartoteka homoseksualistów od dawna funkcjonowała w PRL-u. Markiewicz był zarejestrowany jako homoseksualista w kartotece MO chyba w 1988 roku. W każdym razie, albo jeszcze wcześniej, to wynika z tych dokumentów. Przebija się ciągle jakby w notatkach ten fakt jakby obserwacji i to, że on jest znany organom Milicji Obywatelskiej, jest odnotowany, są konkretne sygnatury w ogóle podane. Takim osobom o takich skłonnościach, które realizowały je na dworcu centralnym i one były normalnie prowadzone przez komendy dzielnicowe Milicji Obywatelskiej. Także to w ten sposób jakby wyglądało, nie? Akcja Hiacynt było pewnym podsumowaniem, które zarządził generał Kiszczak, tej rozproszonej wiedzy na terenie Polski bądź Warszawy. To po pierwsze, tak? A po drugie, to co jest jakby jeszcze tak na myśl mi przyszło, to w dokumentacji Emila jest wiele o tym, jak wykorzystuje on nieletnich przy pełnej wiedzy i aprobacie kierownictwa Biura Studiów. Nieletni, którzy są na przykład pod opieką warszawskich izb dziecka, przez nich rejestrowane, prowadzone i tak dalej. On w ten sposób w ogóle z myśl tej dokumentacji pozyskał i usynowił swojego syna, którego potem wyeksportował, wysłał na Zachód i przez jakiś czas nawet Piotr Iliński się nim opiekował. W ogóle muszę Państwu powiedzieć, że w sprawie Emila i Deis, czyli założoną na tego francuskiego dyplomaty, przebija się kwestia nie tylko, tak jak już wcześniej Państwu powiedziałem, kontrolowanej przez SB seks turystyki przez ludzi z Zachodu do Polski. To się tak przebija, takie refleksje. Ale więcej, jakiejś międzynarodowej pedofilii wręcz. Takie refleksy można tam dostrzec, czytając nie tylko między wierszami, ale składając pewną całość informacje tam zawarte. Kto z Państwa jeszcze chciałby jakieś pytanie? Nie słyszę w takim razie. To nie będziemy Państwa namawiać. Oklaski dla naszego gościa. Bardzo dziękuję, panie Rafale. Dziękuję bardzo.
Ja Państwu dziękuję. Zapraszam jeszcze raz do odsłuchania. Najbliższy cykl, spotkanie z cyklu Tajemnice Bezpieki najprawdopodobniej odbędzie się w ostatnim tygodniu sierpnia tego roku. W tej chwili będziemy mieć przerwę wakacyjną, a już na pewno od września startujemy i zapraszamy tutaj do Centrum Edukacyjnym imienia Janusza Kurtyki w Warszawie. Dziękuję uprzejmie.